Ja jestem organizatorem, Andrzej Wróblewski się nazywa, mieszkam w Cigacisach. I chciałem coś zrobić z tym fantem. Bałem się o Trybunał Konstytucyjny. Ja rozumiem, że dobra siła wygrała. Ja jestem za. Tylko na tą siłę, na którą ja także głosowałem, jestem zaskoczony, jak daleko poszły te zmiany. I jest bardzo pięknie. Nie wiem, skąd tyle nienawiści, jeśli krzyczą sami o demokracji. My chodzimy z zezwoleniem. Chcemy to zademonstrować. Ja nie jestem prawnikiem, natomiast wiem, że nie będziemy mieli się gdzie odwołać w razie kłopotów, jeśli chodzi o uchwały nieprawidłowe czy cokolwiek. Trybunał dla nas był ostatecznością. W tej chwili, jak usłyszałem, że to są tylko opinie sędziów, natomiast nie wyrok Trybunału, to troszeczkę jest nie tędy droga, uważam. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam, a dla pana czym jest demokracja? Dla każdego demokracja jest czymś innym. Ale co pan rozumie? Jak widać. Co pan rozumie przez demokrację? To, że mogę tu stać i protestować dzisiaj. Nikt mnie może zabraniać ani zagłuszać. Czyli tego, co... Czyli uważa pan, że jest demokracja mimo wszystko? Jakaś tam jest, ale niedługo może i nie być. Uważa pan, że Trybunał Konstytucyjny powinien być wybierany przez posłów, czy może nie, przez obywateli? Nie przez posłów. Powinny być przedstawione ludziom poszczególne osoby, które mogą być dostępne. Nie ludzie powinni wybierać, tylko po prostu powinni wybierać ludzie zgromadzeni. Moim zdaniem niekoniecznie posłowie, ale ludzie, którzy mają autorytet w Polsce. Powiedzmy... Wałęsa, były prezydent Kwaśniewski. Oni powinni wydawać swoje kandydatury. My niekoniecznie możemy się z nimi zgadzać, ale kandydatury powinny być brane pod uwagę wszystkie możliwe. I przez społeczeństwo powinny być wybierane osoby, które my uważamy, jeżeli mają takie predyspozycje, są po studiach prawniczych, wyższych, mają jakieś doświadczenie w tym wszystkim. Niekoniecznie przez partię, ponieważ to może być za bardzo stronnicze. Czyli Trybunał Konstytucyjny mimo wszystko jest polityczny? W tym momencie tak. Rozumiem. Taka zmiana Trybunału Konstytucyjnego wymaga zmiany konstytucji. Czy jest pan za zmianą konstytucji? Jeżeli obowiązuje to, co zapamiętam, od 1997 roku, moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo niekoniecznie sądzę, aby na przykład pan Macierewicz czy pan As byli do tego jakkolwiek skłonni, żeby mogli zrobić normalną konstytucję, która by dorównała tej w 1997 roku. Demokracja jest to wolność, suwerenność, wolność słowa, wolność zachowań. Na pewno to, co było przez 8 ostatnich lat, tutaj można by było wiele rzeczy wymienić, nie będę wymieniać, ale chociażby to, że dziennikarze nie mogli pracować tak jak należy, zamykano dziennikarzy Telewizji Republika, zamykano kogoś na tymczasowy areszt na półtora roku. Tak, to jeżeli to jest demokracja, to w tym momencie ja tutaj mam wielki znak zapytania, ale proszę zobaczyć, jak się zachowuje policja, chociażby teraz. Ktoś się spieszy, może do szpitala. To niestety policja stoi po stronie mniejszości, a demokracja to jest większość. Nagłaśnianie tego, że w Polsce się źle dzieje, no wiadomo, o co chodzi. Chodzi tutaj po prostu o własne interesy, o to, że do tej pory w Polsce była cały czas ochrona dla złodziei i dla nich było bezpieczeństwo i właściwie tylko oni mieli swoje prawa. Natomiast normalny człowiek do tych praw nie miał. Ale to jest ważne w tym momencie. Dlaczego występuje pan z flagą Unii? Pani może ważne, ja nie muszę odpowiadać. Nie chce pan się wypowiedzieć. Jest demokracja. Mamy prawo mówić. Mieszkańcy się zebrali, żeby zamanifestować swoje zdanie na temat polityki. Mamy też, widzę, tych, którzy są za obecną władzą. Trochę mnie dziwi, bo wydaje mi się pewne nieporozumienie, niezrozumienie tematu, bo przez żydokomuną nawiązywanie do kontaktu, nie o to chodzi. To chodzi o wolną, racjonalną Polskę, a o to, żeby to poukładać w taki sposób, żebyśmy wszyscy żyli w tym kraju.
kraju. My w ogóle nie jesteśmy w temacie, także nie wiemy w ogóle o co tu chodzi. Poza tym się spieszymy, bo jesteśmy umówieni na 13 i stoimy. Protest odbywa się pomimo tych osób, które są decyzyjne w tej sprawie, w której odbywa się protest. Czyli powinni jechać do Warszawy, tak? Powinni jechać do Warszawy. A pan jak myśli, jest w Polsce teraz demokracja, czy jej nie ma? No myślę, że jest. Bronią jakichś podejrzanych interesów. Na pewno nie na kraju im zależy. Uważa pan, że PiS powinien zmienić ustawę 1066 pozwalającą na interwencję obcych służb na terytorium Polski? No pewnie, przecież to już było. Jedźcie, trąbić, a nie, że oni będą to tutaj pozwalać dużo. Droga została zablokowana przez tych rzekomych obrońców demokracji, no i dlatego policja go spisuje. Demokracja to rządy ludu. Demokracja to rządy większości ludzi. Ta garstka ludzi, która w tej chwili demonstruje, naliczyłem tuzin, to garstka ludzi, którzy nie przyjęli do wiadomości że został dokonany po prostu inny wybór. Ja myślę również, że ci ludzie są zmanipulowani przez media, które niestety cały czas są w rękach tej mniejszości, która została odsunięta niedawno od władzy. Judasze i złodzieje! Judasze i złodzieje! Judasze i złodzieje! Największą ilość osób stanowi grupa policji, która tą manifestację zabezpiecza. Ta skromna demonstracja jest jednak w stanie zakłócić ruch drogowy. Kierowcy, którzy tutaj trąbią, którzy spieszą się do Zielonej Góry i do Sulechowa, są bardzo zniecierpliwieni. No, rozumiem ich, używają często niewybrednych słów i patrząc na miny tych kierowców, odczytuję w nich, że nie są zwolennikami tych, którzy tą manifestację powołali do życia.